Hej, witam wszystkich z tej strony Pub Night, a to jest kolejny odcinek z serii Otwieranie skrzynek Hextech, czy jak było w poprzednim odcinku, ulepszonych paczek. I w tym odcinku mamy kolejne ulepszone paczki, mamy ich 11 oraz jedną skrzynię Hextech zwykłą będziemy mogli też otworzyć, ponieważ posiadamy fragmenty. Więc liczę, że to będzie udany opening. Na początku byśmy sobie zrobili chyba wróżbę, jak to zawsze się robi w takich przypadkach. Wykuwamy. Co będzie? Klucz! No, nie spodziewałem się, że będzie klucz. I otworzymy sobie skrzynkę tu. I jak myślicie? Ja obstawiam, że będzie coś za 975. Trzymamy kciuki. Twitch Gangster. Chyba nie posiadam go. Ale posiadam innego. Nie. No niestety tą skórkę już posiadam. Wróżba według mnie była dosyć mierna. No ale cóż, zobaczymy co będzie dalej. A, zapomniałem powiedzieć. Z skrzynki zamętu dostałem projekt Lucjana. Chciałem projekt Fiore, ale Lucjan też będzie całkiem spoko. I może w końcu coś sobie zrobimy, jakieś skinki, bo tak na razie je zbieram i nic z tego nie wynika. Ale zabieramy się do tego, o czym jest ten film. Więc otwieranie skrzynek. W tym przypadku kolejny raz ulepszonych paczek. Pierwsza skrzynia. Twisted Fate samo południe. Oraz Arktyczny Kenen. Dwa rdzenie projektu, które nie mam pojęcia do czego mogą mi się przydać. Ale no, obydwie skórki za 975. Polecam. Druga skrzynia. Ulepszona paczka raczej. Fiddlesticks. W ostatnim odcinku mieliśmy dwa Fiddlesticksy? Chyba były dwa. Albo to poprzednim. Ta skrzynia była dosyć mierna. Nic. Nawet nie mamy tych odłamków ulepszonej paczki, ani tym bardziej klejnotu. Nie jest wesoło w tych dwóch paczkach, ale może trzecia poprawi nam humor? Wytworna Wai. Nie. Liczę na Demon Wai. Demoniczna Wai jest piękna. Renekton z Polnej Ziemi. Ten skin mi się podoba do Renektona. Tego bym naprawdę sobie wytworzył. Mam już 10 rdzeni projektu, które możemy wymienić na nic. Nie czytałem, może będzie gdzieś napisane, co będzie można z tym zrobić. Twisted Fate. No. Oraz Lee Sin Boxer. Nawet nie wiedziałem, że to jest epicki skin. Myślałem, że zwykły za 975. Ale cieszy. Pierwszy skin nasz epicki. Jak na 3,5 skórki, 3,5 skrzynki. O! Ładnie. Posiadam już piekielnego Nasusa, ale nie mniej się cieszę bardzo z niego. Czarująca Nidali. Też całkiem ładna. Niezmiernie się cieszę. Będziemy mieli. Trochę nawet się tego nie opłaca na esencję, no ale zobaczymy. Kolejny skin. Kolejna skrzynia. Co ja mylę skiny ze... A pamiętacie? Dwie minuty temu mówiłem, że chciałem projekt Fiore. No i właśnie ją można powiedzieć, że dostaliśmy. Bardzo mnie się to podoba. Oraz Ramus
z Freljord. Nie zapeszając, ale nie jest najgorzej. Zostało nam 5. Jesteśmy za półmetkiem. Zostało 5 skrzyń. Nami w foczej skórze. Bardzo ładna. Choć mamy głębinową do zrobienia. Ajajaj. No, posiadam ten skin. Dwa legendarne, które dwa posiadam. Ale cieszą legendarne skórki, które wypadają, choć ja nadal liczę na Pulsefire Ezreala. Liczę na niego i może kiedyś się doczekam. Kha'Zix, Lotos Śmierci. Ładny to jest skin. Talia z Freljord. Już druga. Posiadam już jedną. Talia z Freljord. Przepraszam. Jest to druga Talia. Spodziewałem się, że po pewnym czasie mogą się powtarzać. Kha'Zix. Oraz Mordekaiser z Pentakin. No, Mordekaisera nie posiadam ani... Jest! Ani jednej skórki, ale... Tak, mamy Klejnon drugi. Jeszcze 8. Jeszcze 8 i prawdopodobnie Vayne. I ostatnie dwie skórki. Na razie jest dosyć dobrze. Ten opening naprawdę mi się podoba. Mnóstwo radości. Masę nowy Graves. Też bardzo ładny skin. I ostatnia. Nasza skrzynka. Co z niej będzie? Sprawdźmy. Trzymamy kciuki. Darius. Oraz... Ametystowa Asze. Jako tako. Więc tak. Posiadamy 26 rdzeni projektu. Dawno nie było żadnej skórki do temu. Oraz mamy kolejne... Mnóstwo skinów. Oraz będziemy mogli bohatera zrobić. O, więc może zaczniemy od czegoś lżejszego. Od bohaterów. Twisted Fate. Fiddlesticks. Oraz może być Kha'Zix. Jednego bohatera zrobimy. I... Tego nie było, nie widzieliście tego. Tego nie widzieliście, bo to... Nie. To się nie stało, co tu się... To się nie opłaca zupełnie. Ja już wolę esencję, naprawdę. Wolę esencję. A nie chcę dostawać bohaterów, których nie chcę grać, więc... Więc może zrolujemy sobie jakiegoś skinka. Posiadamy Irelię, której raczej nie chcę. Posiadamy wytworną Vi. Oraz Ramusa z Freljord. I to będzie chyba jedyny rol na dzisiaj. Więc... Obstawiamy. Albo znowu to samo. Czytaj. Esencja i słaby skin. Albo choć raz coś bardziej wartościowego. Więc... Zaczynamy. Pięknie. Choć raz coś fajnego. Dziękuję, gro. Posiadam co prawda tutaj, ale nie będę gardził
i posiadam coś legendarnego do niego skina, ale nie będę gardził epicką skórką z rola, więc naprawdę jestem zadowolony. No ale tu posiadamy mnóstwo skinów, więc przydałoby się coś z tym zrobić. Wladimir Władca Krwi. No niestety musimy go rozmienić. Infernal Nasus. Niestety musimy go rozmienić. Chciałbym sobie jeszcze jednego rola zrobił. Aki. Nie. Jak dobrze idzie? To może dobrze pójdzie. I tym razem. Jednak nie. Jednak szczęście. Xinza Okmandos. Niedługo będę miał wszystkie skórki do Xina, bo to... Choć tym nie mam zamiaru grać i... No, niestety. Więc tak. Co tu można zrobić? Posiadamy na pewno dwie talie. Więc jedną rozmienimy. I. A co mi tam? Ten mi się nie podoba. Ten i ten. Rolujemy. Skórki wardów, tak. Spontanicznie. Brzydki. Nie podoba mi się, liczyłem coś sporo. Coś takiego, albo... No, tanie to jest, ale liczyłem na coś naprawdę lepszego. Ta skórka nie podoba mi się, ale... Do temu. I na pewno nie będę używał, używam bukieciku. I jak dla mnie jest ładniejszy. Kha'Zix. Nie opłaca się nam, no... Aki. Czego to się nie robi? Oraz arktycznego Kennena. YOLO. Jak to mówią młodzi ludzie. Lord Darius. Szkoda, że nie... Koszykarz? Tak? Tak się nazywa. Ale... Nie będę narzekał. Więc... Naprawdę, nie wiem, którego skina bym robił. Aha. Soul Stealera. Wyrzucamy. Renekton na spalonej ziemi. Chciałbym. Więc robimy. Nawet ten skin mi się podoba. Co prawda nie tak bardzo jak Pool Party. Ale jednak mi się podoba. Gdybym miał nami... Zrobiłbym głębinową nami. Ten skin też mi się bardzo podoba. W końcu mogę luk zrobić. Ale jednak wolałbym sobie tego oszczędzić. Mamy dużo esencji bohaterów. Szósty poziom? Nie, wydaje mi się, że nie. Nie potrzeba mi takich bajerków. Więc to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Tak. To będzie na tyle w tym odcinku. Bo nie mam pojęcia, które skiny bym chciał. Zrobimy w następnym odcinku prawdopodobnie. Się zastanowimy, które skiny. Choć, jak zobaczyliście, różnie to bywa. Chciałem zrobić tego Soul Steal Wladimira. A z rola wyszedł Wladimir, więc... Różnie bywa z Rito. Tak więc... Widzimy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu z nową porcją, chyba już nie ulepszonych paczek, ponieważ te kupiłem trochę wcześniej, gdyż nie wiedziałem, do kiedy w sumie one będą dostępne i czy cały czas będą dostępne. Więc nie wiem. Może z ulepszonymi paczkami, może zwykłymi skrzynkami Hextech. I zobaczymy, co się uda zrobić z tymi rdzeniami projektu, bo 26 to raczej... Nie będą czekały sobie. Więc to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.